Ostatni okres realizacji wielu zadań na Uniwersytecie Trzeciego Wieku to przede wszystkim zadania projektowe. Jednym z ważnych projektów był projekt Z radością odkrywamy świat na nowo. Jest to projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. W ramach tego projektu odbywały się różnorodne wykłady, seminaria z ciekawymi ludźmi, w tym podróżnikami, ludźmi ze świata kultury i sztuki. Jak tu również formą bardzo ciekawą, lubianą przez seniorów, są muzealne salony. Należy podkreślić, że muzealne salony są to spotkania, które są otwarte nie tylko dla seniorów z uniwersytetu, ale także dla seniorów spoza kręgu UTW, z innych środowisk senioralnych. Zrealizowano w ramach tego projektu również kino dojrzałe, coś nowego, coś bardzo ciekawego, przyjętego z dużym entuzjazmem przez seniorów. Kolejną bardzo formą lubianą, a jednocześnie edukacyjną, to był kurs języka angielskiego oraz wszelkiego rodzaju warsztaty, w tym warsztaty muzyczne, plastyczne i teatralne. Można jednym słowem powiedzieć, że projekt dał szansę na edukację, ale także i na rozwój i na poszerzanie wiedzy seniorów.